dzisiejszym programie turystów i mieszkańców będziemy pytać, jak zamierzają spędzić majowy weekend. Za granicą będziemy. O, proszę powiedzieć, dlaczego zdecydowaliście się na wyjazd i czy to będą ciepłe kraje? Nie, mąż do pracy wyjeżdża tam i po prostu tam się przeprowadzamy. Chodzę na festiwal Pestka, tutaj festiwal teatrów awangardowych, także zaczynam w czwartek, a kończę 2 maja. Nie wiadomo, co z tą pogodą, może by się udało na rowerze troszkę pojeździć, ale na razie jeszcze jest kiepsko. Czyli kulturalna majówka będzie. Tak, kulturalna majówka, tym razem kulturalna. Chociaż wolałabym w terenie, natomiast no mówię, pogoda nie za bardzo jeszcze sprzyja. Część pytanych przez nas mieszkańców majowy weekend spędzi w pracy. Długi weekend majówka? W pracy czy w domu? W pracy. Pracy. Cały weekend w pracy, tak. Co roku w pracy czy akurat w tym roku? Co roku. Majówka przychodzi, to wiadomo, w restauracji pracuję, więc w pracy spędzam taka czas. Taka branża, dużo ludzi przyjeżdża w... W tamtym roku mieliśmy bardzo dużo ludzi, teraz nie wiem, nie wiadomo jak to będzie. Ale myślę, że tak. Raczej w pracy. Praca. 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 Czyli gastronomia? Tak, i hotelarstwo. Powiedzcie, jak wyglądają hotele w tym czasie? Są przepełnione? Pełne obłożenia. Szklarska, Karpa czy Jelenia Góra? Świeradów. Turyści, którzy wybiorą Dolny Śląsk, Jelenią Górę i okolice, na pewno nie będą się nudzić.